Hej, witam wszystkich, zaraz się w kolejnym filmie z serii Pokémon Diamond. To jest już grę w centrum Pokémon w mieście Snowpoint. No i w dzisiejszym odcinku ruszymy na stadion w mieście, gdyż nie pozostaje nam nic innego. Musimy na niego pójść, żeby zdobyć kolejną odznakę. No i właśnie liderką tutaj jest Candice. Bo Candice, w sumie tak to może by lepiej przeczytać, Candice, o. Właśnie jest to stadion, gdzie będą używali Pokémonów lodowych, a że mamy całkiem dobre poksy na poksy lodowe, bo zarówno mamy trzy poki, które mają ataki walczące, czyli już dobre na lód, mamy stalowego poka, czyli też dobry na lód, no i ewentualnie Spiritą może troszeczkę gorzej sobie radzić. No ale bądźmy dobre myśli. W sumie ciekawe jest, jaka tu jest łamigłówka, bo po prostu nie pamiętam. Aha. Czyli tutaj po prostu ślizgamy się na lodzie. Dobra, trzeba jakoś to w mądry sposób przejść i oczywiście pokonać wszystkich terenów. W sumie nie pogadaliśmy z gościem na początku. Jest to zbyt zimno. Nie czuję języka. Co ty nie powiesz? Dobra, skoro lodowy stadion, to i lodowa atmosfera tu panuje. Dobra, serio się chce mi walczyć i wysłał walki Flosella! To bynajmniej nie jest lodowy Pokémon. No ale faktem może poznać lodowe ataki. Nie zdziwiłbym się, gdyby takowe znał. No ale dobra, obniżamy mu atak. Miejmy nadzieję, że nie będzie używał ataków specjalnych typu lodowego, bo to mogłoby zabolić poważnie naszego Staraptora. Aerial jest z naszej strony. Fly chyba by go nie wykończył. Stąd też właśnie... Nie wykończyłby go Fly. W zupełności by wystarczył. Dobra, Quick Attackiem bym się go dobić, żeby ewentualnie się wybronić przed Aqua Jetem. Jeżeli w jednej akcji dwa ataki o tym samym priorytecie, no to wtedy uderza Pokemon, który jest po prostu szybszy jako pierwszy. Dobra, więc Floycel pada od jednego, znaczy no od jednego, dwóch uderzeń naszych. 1400 expa. O, wow. Kolejny poziom. Ładne expa. Atak plus 4. Nieźle. Dobra, kolejny Pokemon gościa jest Sneasel. Walki ze Sneaselem wyślę... A wyślę Machampa. Znaczy, Sneasel będzie na pewno szybszy od Machampa. Ale jeden nasz, nawet najsłabszy walczący Rock Smash będzie w stanie go wykończyć. Choć będzie poczwórnie dobry. Także, co ja zrobiłem? Użyłem pewnie Rock Climba. Dobra, taki misclick. A nie, Rock Smash jednak. Dobra, już myślałem, że Rock Climb. Rock Climb nie wiem, czy by wykończył Sneaselo. Może też. W każdym razie Slash mi przywalił tak dosyć mocno. No tak, ma całkiem dobry atak. I pokonaliśmy Ace Trainera Sergio. Rezultat? Jest zimno. Bardzo zimno. 4000 zwycięstw, wow. Staraptora muszę chyba użyć w walce z liderem. Liderzy sal płacą najwięcej. No, Spiritom się troszeczkę pobije. Gdyż na lidera Spiritom za dobra nie będzie. Dobra, my chcemy stąd jakoś trochę wyjść może. Ja chciałem z gościem na samym początku pogadać. Nie posłuchałem jego jeszcze cennej rady. O, tak się wyjdzie. Hej tam, jak widziałem chodzącą championowi. Widzisz tę wielką kulę śniegu? Musisz się wsunąć po lodzie i rozwalić ją w ten sposób. Liderka tutaj używa Pokémonów lodowych. Stop ich defensywę z... nie wiem, gorącym ogniem. Tak jest, no to tyle. W sumie właśnie lód ma dość sporo słabości. No, na tą sprawę właśnie tak można rozwalać te kule śniegu. Okej. Okay. Zobaczmy, gdzie nas tu wyniesie. Pod trenera, a my chcemy się z trenerem bić, także ej. O, właśnie. Dobra, więc mam kolejnego trenera. Ten, nie wiem, jakby... taka zdradliwa podłoga w gymie sprawia, że ci cieplej. Jeśli nie stoczysz fajnej, jakiejś dobrej walki, co marzniesz? No, coś takiego. W każdym razie tak, kolejny trener na trenerka w sumie, co mi walczyć. Savanna! Co za imię. Znowu wodny Pokémon. Pelipper. No dobra, idź Spiritom. Pelippera najpierw chyba uśpię. Pelipper jest dość kłopotliwy, jak użyje Super Sonic szczególnie. Także... hipnoza. Quick Attack. Pelipper jest szybszy od nas. Nie może być. Hipnoza, proszę cię, traf. Dobrze.
To ja tu się chyba podleczę Dream Eaterem, a później ewentualnie jeszcze dobiję Fand Attackiem. Tak chyba zrobimy. Czyli Dream Eater na sam początek. Pokemony raczej nie budzą się w pierwszych turach, także można spokojnie użyć Dream Eatera, nawet jeśli jesteśmy wolniejsi. Choć oczywiście bywają wyjątki, ale zazwyczaj nie. Nie budzą się. Dobra, Dream Eater. No, to rozumiem. I Fire Attack na dobitkę. Dobra, Pelipper dalej sobie śpi, dobrze. No to Fire Attack z naszej strony i kończymy sprawę Pelippera. No, pamiętam ostatnio, to chyba na Iron Island, tak Pelipper mi dowalił, że masakra. Potrafi być bardzo irytujący. No i ostatni Pokémon alternatki jest Golduck, również wodny Pokémon. To nie jest ostatni Pokémon, no jednak ma 3, więc ostatni pewno będzie lodowy. Dobra, może tym razem od razu przejdźmy do ataku, Fight Attack. Wow, Disable, ożesz ty! Nie będę mógł rzucić teraz Fight Attacku, oż ty. Oż ty gnido! Dobra, Sucker Punch. Nie ma zamiaru mnie zaatakować, to trochę niedobrze. Używa Screech, żeby obniżyć mi defense. Choć w sumie na dobrą sprawę, Golduck nie jest w stanie mi zrobić totalnie nic. Chyba, że ma Water Pulse, no to tylko to. Dobra, ja mam muszę go uśpić, bo nie mam innej możliwości na ten moment. Tak po co mi obniży defensywę, żebym musiał zmienić Pokemona. Zaraz, no jeszcze hipnozą trafić nie mogę, no ta walka się trochę poprzeciąga. A i Water Pulse. Może, że nie ma ruchów obniżających spec defensywę, bo wtedy to byłoby naprawdę krucho. No nie! Water Pulse mnie oszołomił. Właśnie, na Iron Island też właśnie Water Pulse mnie oszołomił. No ale dobra, hipnoza weszło, okej. Okay. Dobra, teraz tylko pozostaje mieć nadzieję, że Spiritomb się nie uderzy i wejdzie mi Dream Eater. O, i Disable przestał działać, okej. Okay. Dobra, Golduck coś śpi. Natomiast Spiritomb jest oszołomiona i proszę się użyć Dream Eater. Kurde, niedobrze. Rani sama siebie i to wow! No tak, przy obniżonej defensywie naprawdę zabiera sobie ogrom HP. Dobra, a oszustwa się z konfuzji, Dream Eater. Weszło, w końcu. Dobra, trochę się podeczymy. Choć Golduck ma nie najgorszy spezlew, to za wiele chyba mu nie weźmie. No ale chociaż trochę nas to podleczyło. Dobra, obudzi się, nie obudzi się, miejmy nadzieję, że się nie obudzi. Nie obudził się, nie obudziła w sumie, bo to ona. Także z naszej strony kolejny Dream Eater. To było bardzo ryzykowne zagranie, ale jednak się udało. Dobra, przeciągają się te walki, naprawdę. No to jeszcze Fight Attack, raczej się już obudzi. Dokładnie, i używa na nas trzeciego Screecha. No już niżej defensa się, bardziej obniżyć się defensa nie da. Dobra, to znaczy ten Fight Attack na dobitkę. I w sumie wychodzimy nie najgorzej z HP. Dobra, udało się. Nie było łatwo, ale się udało. Dobra. Także 1300 expa. No i z ostatnim Pokemonem nie będę się bił, bo to jest Steelix. Jednego uderzenia mi nie ma. Przy tak obniżonej defensywie. Wyślę może Machampa. Crosschop powinien załatwić sprawę. No nie wiem, czy Karatecz by go zdjął, dlatego użyję Crosschopa. Żeby mieć pewność, że ten padnie od jednego uderzenia. Co robi Steelix na stadionie lodowym? Tego to ja nie wiem. Stalpok jest właśnie dobry na poksy lodowe. W sumie lód ma słabość do kamienia, właśnie stali, ognia i walki. Do tych czterech typów. I jeszcze Steelix był w stanie przetrwać mój Crosschop. Czy gdybym wiedział, że tak będzie, to bym użył dwóch Karatechopów i byłoby po sprawie. No tak, no to jeszcze się pobawimy Rock Smashem na sam koniec. Dobra. Mocny ten Steelix. Bo mocna, bo to ona. Dobra. Udało się pomóc Steelix i 1554 punkty exp, no i pokonaliśmy Savannę. Co za długa walka była. Nie było zbyt super, albo coś takiego. No, w każdym razie, chodźmy dalej. Teraz będę mógł się przejechać tutaj. Aha, to w ten sposób trzeba to przebyć, no i mamy tutaj kolejną trenerkę. Czyli jest tutaj ten chłód. Dobry trener wygrywa, nieważne od... Znaczy niezależnie od warunków pogodowych. No dobra, więc kolejna trenerka. W sumie nie wiem, czy zobaczcie, a takie fajne tutaj takie... Jakby taki śnieżek, takie gwiazdeczki pojawiają się przy starcie każdej walki. A dobra,
Ryka wysyła do walki Sneasla, ja wysyłam do walki Spiritomb i w sumie mam do na start już niewłaściwego Pokemona. Z drugiej strony, gdyby mi się udało uderzyć dwa razy Sucker Punchem, to by było dobrze, ale mi się nie udało. Oczywiście Screech, bo cóż by innego. Zawsze muszą mieć ten pisk. Nie da się jakoś bez tego. Dobra, muszę zmienić Poka. Empoleon. Może ty podziałasz coś. Rozprawiam, żeby wypróbować naszego Flash Cannona, ale nie sądzę, żeby aż takie uderzenie było potrzebne. Tutaj Surf w zupełności wystarczy. O tak, pisk nie trafił. Nie wiem, jak pisk może nie trafić, no, zresztą podobnie jak Hipnoza. O, Wise Wind obniży mi speeda. No tak, jest szybszy od naszego Empoleona. Szybsza w sumie, bo to jest też ona. Uch, no dobra, więc speed nam spada, ale rypnie Surf, HP wyjdziemy na pełne. Będzie dobrze. Dokładnie, Sneasel pada. Dostajemy podzielone, co prawda, punkty expa, ale zawsze. Sneasel chyba daje V do speeda, tak mi się wydaje. A po 522 punkty expa. No i kolejny Pokémon trenerki jest Tentacruel. O! Na Tentacruela będzie właśnie dobry, no będzie dobra Spiritomb. O ile nie użyję barier, bo jak użyję barier, to może być trochę lipa. No okej, okay, dobra, tak ty wchodzi Tentacruel. W sumie stosunkowo niewiele Pokémonów lodowych się tutaj pojawia. Poprzednia trenerka nie miała ani jednego, no ta to chociaż jednego miała. Dobra, z naszej strony fajny tak, no i barier. O rzecz ty, mocno zobaczyć sobie defense. Tutaj trochę strach używać Dreamy teraz na Liquid Wills. Także atak specjalny może tak sobie zadziałać. Kolejny barier? Nie, poison job. W sumie ataki trujące nie działają jakoś super na duchach. Dokładnie. Nie otruł mnie to też dobrze. Kolejny fanty, tak. Przecież sobie z Tentacruelem powinienem poradzić bez większych kłopotów. Ale będę musiał uderzyć 4 razy. I trochę ryzykowne jest używanie właśnie tutaj Sucker Puncha, no bo nie wiadomo, czy właśnie ten będzie chciał mnie zaatakować, czy nie. Refend attack. To może, żeby już nie tracić tych HP, spróbujemy Sucker Punch. Ha, weszło. Okej, okay, czyli udało się pokonać Tentacool. Tym samym zdobyć 1600 expa. Czyli na dużo mniej potrzebowałem na kolejny poziom. No, ale poziom 44 dla naszej Spiritomb. I plus 3, speed plus 1. No tak, speed zawsze będzie leżał u naszej Spiritomb. Strasznie. Dokładnie, dobry talent wygrywa niezależnie od sytuacji. No, ma się rozumieć. Dobra, kolejny Pokémon, którego wyślemy do walki, będzie właśnie... A może Machamp? Empoleona zostawię sobie na lidera ewentualnie. A, po prostu w kolejną walkę żeśmy wjechali. Od niedawna zajmuję się Pokémonami, ale zyskałem sporo przyjazność się z nimi. Niewątpliwie. Dlatego też walczmy z kolejną trenerką, która ma jednego poka i tym pokiem jest Snoover. Czyli szybkie zwycięstwo się szykuje i Machamp. Snoover prawie na pewno nie będzie szybszy od Machampa. Mimo dość małej różnicy levelowej, czy no małej, no 4 to tak nie jest jakoś super dużo. No ale Karate Chop i... Aha, chyba że użyje Ice Shard, no dobra. To zawsze wali jako pierwsze, no chyba, że mamy coś szybszego, albo jesteśmy szybciej, użyjemy ataku priorytetowego. No tak, Karate Chop i leci. No, 14 minut już mamy w sumie prawie. Czyli dłuższy odcinek się szykuje, bo... Nim wykończymy tych wszystkich tutaj trenerów i nim dojdziemy do liderki, to jeszcze trochę czasu minie. Dobra, pokonaliśmy Brenę. No nie wierzę, w to jaki mocny jesteś. Jest, udało się przejść i kolejny trener. Moja moc, znaczy no nie wiem, moja siła wewnętrzna, o. Nie wiem, jest w stanie rozgrzać najbardziej lotowate wiatry. Pokażę, demonstruję ją na tobie. Dobra. Demonstruj swe siły. No i tak, jesteś wysłany przez Ace Trainera Izaaha, który wysyła do walki Quagsire'a. Quagsire... No, Quagsire jest dosyć... ma dużo HP i jest nie najgorszy w defach, więc jednym atakiem na pewno go nie rozwalę.
Nawet crosschopem myślę, że nie. No, ale spróbujmy. Może wpadnie kryt. No, mocniejsze nasze uderzenie. Zobaczmy, ile to weźmie Quagsire'owi. No, tak jak spodziewałem, był w stanie to przetrwać. Ten używał Earthquake. No, to może walnąć. Stabowany. Choć nie ma jakiegoś super dużego ataku, ale sam w sobie atak jest bardzo silny. No, my tam coś w defie mamy, ale... Coś to nie jest aż tak dużo. No ale karate czepne dobitkę i Quagsire. Mógłbyś wcześniej ten kryt. Zaszczędziłoby mi to trochę HP. Dobra. I level up dla Machołka, Machampa. Level 4-4. I Machamp próbuje poznać Scary Face. Scary Face mi się nie przyda. Obniża mocno szybkość, ten po prostu ruch. Nie uczmy Scary Face'a. No i pokonaliśmy za. A nawet się tam, nie wiem, nie schodziło czy coś takiego. No tak, dobra. Kolejny pokój, którego wziąłem do walki, będzie właśnie Napoleon. No teraz z Frustrą powinienem się udać. W te? Tak, bo tu rozwalimy znowu... trochę tych śnieżnych kul, okej. Jak przyjadę tutaj, to się wrócę na prawie sam początek. To też mi tak chyba nie odpowiadać będzie. Dobra, ja to zaraz rozpracuję. Tam jest trener. Tamtą kulę śniegu chyba się nie da jej rozwalić. Nie, to muszę chyba przejść się jakoś tędy. Tak, o, już coś mamy. Jest progres. O, dobrze. I rozwalimy teraz tą kulę śniegu. I tak, musimy się rozwalić tamtą. Muszę się przedostać tam na lewą stronę jakimś sposobem. A tutaj jeszcze... Aha, w ten sposób tej nie rozwalę, ale... Te rozwalę w ten sposób, dokładnie. Już jest jedna kula mniej. Dobra, jeszcze jakoś trzeba wpaść na tą. To od tamtej strony by trzeba było. Dobra, znowu nie ma kolejnej kuli śniegu. No to teraz jeszcze tą chyba całkiem pierwszą trzeba jakoś... Może... zniszczyć, rozwalić. I będziemy gotowi. Tylko, czy nam to się da rozwalić? To jest zasadnicze pytanie. Nie, tędy na pewno nie droga. Bo tak, nas zatrzyma tutaj, na tej kuli śniegu. Kolejna stadionowa migłówka. To może nie tyle, co mamy problem. Co po prostu jakoś trzeba by to przejść. Nie wiem, jak przejdę tu, to trafię na schodki. Na boki się nie da. Jakoś to trzeba... Tą śnieżną kulę tutaj rozwalić. Trzeba przejść po prostu tam z prawej strony. Bo inaczej się nie da. Tylko czy to jest w ogóle możliwe? Kula może być dopiero odblokowana przy wyjściu ze stadionu. Trudno cokolwiek mi jest powiedzieć na ten temat. Ale nie, no muszę ją rozwalić, żeby po prostu móc przejść. Bo inaczej się nie da, no po prostu. Czyli jakoś muszę się dostać tam. W sensie tu. Nie, teraz to już całkiem źle poszedłem. Pójdziemy w ten sposób. Dostaliśmy do liderki prawie. Chyba, że się z trzęfem tego pchnąć nie da. Kurczę, mamy przecież Pokémon ze strzęfem, ale... Dałoby się to rozwalić w normalnych, bardziej realnych
warunkach. Aha, i pod to nie podejdziemy. No, rozumiem. Dobra, czyli widać, że będziemy po prostu krążyć. No, ale się udało. Dobra. A więc tak to trzeba było zrobić. No, okej. Więc jesteśmy już prawie gotowi, żeby wejść do samej liderki. Dokładnie. Mamy 20 minut, więc na spokojnie możemy się tym zająć. Także, liderko, wyzywam cię. Chcesz wyzwać Candice? Jasne. Czekałem właśnie na kogoś takiego. Ale powiem ci, że jest... powiem ci, że jestem mocna, bo wiem, jak się dobrze skupić na walce. Pokemony, moda, romanse... dzięki temu potrafię się... albo na tym wszystkim się skupię. Pokażę ci, co to znaczy. Przygotuj się na porażkę. Jasne. Dobra, więc walczmy z kolejną liderką Candice. Która wygląda trochę śmiesznie. Dobra. No i jej pierwszy pokemon jest Snover. Czyli tak, przywoła Hela. No ale to dla nas nie będzie jakiś większy problem. Pomalsz Albel. Dobra, wypróbuję naszego nowego ataku, jakim jest właśnie specjalnie nauczony na tę walkę Flash Cannon. No to walnię stalowym atakiem. Jeden cios powinien bez problemu wystarczyć na Snover. Też tak się dzieje przy naszym specataku, przy szestabie. W sumie sam sobie atak też nie jest taki słaby. Dobra, i 1066 punktów exp. Dobra, dostaje nam się od gradobicia. Ale bez obaw, przejdziemy to. Na koniec Pokémon jest Medicham. Medicham może będę w stanie rozwalić surfem, ale co tu robi Medicham? To nie jest Pokémon lodowy w żadnym wypadku. Ale może mieć Ice Punch, o. Czy atak lodowy? Wow, Force Palm! Medicham jest szybsza. Ostro. W sumie za wiele to mi jeszcze tak chyba nie zrobi. A jednak zrobiło. Mocno super efektywne. Dobra, z naszej strony ci surf. Miejmy nadzieję, że to starszy, bo kurczę, HP mamy nie za wiele. Choć coś myślę, że ten surf tak minimalnie zostawi. Nie zostawił. O, dobrze. To Shelbel mnie ładnie tutaj podkuruje teraz, bo zabraliśmy całe HP. No i ten Soul Head troszeczkę mnie odbierze. I 1300 expa. Ładnie. No, Polion, podobnie jak w poprzedniej walce z Delem, może się tutaj też przydać. Przecież nie, w poprzedniej walce to Machampem chyba walczyłem więcej. Ja już nie pamiętam. To było dokładnie 10 odcinków temu. I Abomasnow. O, to jest w sumie kolejny nowy Pokémon. To jest... Abomasnow jest wyższą formą właśnie... Snovera. I tak oto się prezentuje. Dobra. Myślę, że mój Flash Cannon też powinien go załatwić. On jest na pewno znacznie mocniejszy aniżeli Snover, ale... Różnica poziomów to tylko jeden. Ale myślę, że chyba damy radę. To jest jeden cios i z takiego Abomasnowa powaliliśmy. Że fajny odgłos. Dobra. To Shelbel tutaj mi całkiem sporo powinien dać, bo on ma nawet ładne HP. Już weszliśmy na 65, no ale znowu tutaj health troszkę odbierze i prawie 2000 expa. Ładnie. No i ostatnim pokemonem trenerki chyba będzie Weavile, o ile dobrze pamiętam. Ale czy dobrze myślę? Zaraz zobaczymy. Nie, Sneasel. Weavile to jest wyższa forma Sneasla po prostu. No Sneasla też po bez większego problemu. Tuż nawet chyba mojego Flash Cannona nie musiałbym używać, self powinien wystarczyć. Przełamie lody używając mojego ostatniego Pokemona. No zobaczymy. W każdym razie używa Taunt. Prowokuje mnie do ataku. A proszę cię bardzo. I nadchodzi wielka fala. Żebyś tak ciągle nie używać tego Flash Cannona. I starczy? Starczyło! Czyli wszystkie póki po jednym ciosie rozniesiliśmy liderkę niemalże natychmiastowo, wykorzystując tylko jednego Empoleona. No trochę nam się dostało tym Force Palmem, ale to tyle! No i level up dla Empoleona. Poziom 44. Nie pokonaliśmy Candice. No muszę przyznać, że rozgrzało. Rozgrzała mnie, zaimponowałaś mi na swój sposób. Dobra.
Wow, byłeś wspaniały. Zasłużyłeś na szacunek. Myślę, że... Byłeś całkowicie skupiony. Ach, właśnie, powinnam ci to dać. I dostaliśmy odznakę... ISS Badge. To jest odznaka SOPLA. Tak, oznaka SOPLA, którą ci dałam. Albo dlaczego się dałam? Ponieważ zasłużyłeś na nią. Dzięki niej będziesz też używać ruchu Rock Climb, kiedy będziesz tylko chciał poza walką. A, no i weź też to. I dostaliśmy ten numer 72, który zawiera. Ten 72 zawiera ruch Avalanche, o! Jeśli użytkownik zostanie uderzony w tej samej turze, to moc tego ruchu jest podwojona, czyli taki revenge typu lodowego. Albo taki bardziej payback, bo nie ma zaniżonego priorytetu. Możesz sobie wyobrazić, jakie by to miało uderzenie? Dobra, mniejsza z tym. Chodźmy z powrotem. O, brat, pokonałeś liderkę. Byłeś bardziej skupiony niż ona i twoje pokemony również. A, szczególnie jeden. Dobra, czyli mamy siódmą już odznakę. Idziemy jak burza, właśnie mam odznakę Sopla. Dokładnie. Pozostaje mi jeszcze zdobyć tylko jedną odznakę. No i ta odznaka będzie czekała na nas w mieście, ona się chyba Sanshu nazywała, czy jakoś tak. Ale dobra, w każdym razie w dzisiejszym odcinku to chyba będzie wszystko, więc podnosimy troszkę moje poki. W sumie aż bardzo nie ma z czego, no ale... Zawsze tam czymś się nam dostało. Jak to w ogóle z czasem stoimy? No mam 26 minut, czyli... Będziemy już powoli kończyli. To wszystko, co przygotowałem na film dzisiejszy. Więc tak, dzisiaj jest serii Pokémon Diamond, to będzie wszystko, razem się żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii. Ja sobie jeszcze tylko Ambipomo wezmę jako pierwszego. No do usłyszenia, cześć!